Mamy kolejne grupy nowoczesnych leków w cukrzycy typu drugiego, są też inkretyny. I tutaj czekamy również na ich refundację, co mamy nadzieję się zadzieje w jakimś możliwie najbliższym czasie. Bo właśnie pamiętajmy, ta cukrzyca typu drugiego stanowiła dotychczas obszar bardzo zaniedbany. I dlatego czas, naprawdę już czas się za niego zabrać. Jest to duża grupa naszego społeczeństwa. Decydenci często mówili, że właśnie dlatego, że to jest duża grupa, to ciężko jest podjąć decyzję, bo jest każda refundacja bardzo kosztowna. Ale prawda jest taka, że my nie możemy zamykać oczu właśnie na taką dużą grupę pacjentów. Dlatego apelujemy do ministerstwa, aby dalej te innowacje były wprowadzane.